Cześć Norbert. Tak naprawdę co? 48 godzin i walka? Nie, czekaj, dzisiaj jest czwartek. Ty jutro tak, walczysz. 24. Tak, dzisiaj będzie oficjalne ważenie. Także jutro piątek walczymy. Tak jak mówisz, 24 godziny, jutro walka. Słuchaj, tak poglądałem trochę wywiadów z tobą i ty nie jesteś zapewny siebie? To znaczy zapewny siebie. Nie uważam się za zbyt pewnego siebie, ale... Ja wiem, że ty jesteś generalnie skromny. Wiesz, o co mi chodzi? Dobrze to jełeś. Jestem skromny, ale co, jestem pewny tych przygotowań, które przeszedłem, swojej formy, dlatego też tak może o tym rozmawiam. A z drugiej strony to no, na pewno nie lekceważę swojego przeciwnika, bardzo poważnie podchodzę do walki i mam zamiar wyjść w pełni w 100% skoncentrowany. Oj, wiem, te gadki w 100%, przygotowania zajebiste, wszystko jest okej. Wiesz, nie, chodzi mi o to, że w wywiadach powtarzasz, no już kilkukrotnie to słyszałem, że to jest troszkę może za wcześnie dla Jordana na taki przeciwnik jak ty. Czyli dajesz do zrozumienia, że jesteś level wyżej, tak? Wiesz, trochę cię przycisnę w tym temacie. No jasne. Tak to rozumiem. Dobrze to rozumiem? No tak, czuję się na pewno level wyżej, ponieważ już mam na pewno większe doświadczenie w walkach zawodowych i też na dłuższych dystansach. Jordan miał okazję, no nie wiem, walczyć, dajmy na to, tylko 5 rund w lidze WSB. Także to ja miałem walki 6-8 rundowe, miałem też 12 jedną, także no na pewno jestem bardziej doświadczony. Ale to nie ujmuje ci, ja wiem doskonale przepaść, jeżeli chodzi o doświadczenie między tobą a Jordanem. Zastanawiam się, czy to nie pójdzie na twoją niekorzyść, wiesz, czy po prostu mówiąc tak, nie psychicznie też nie lekceważysz, nie chcę w kółko powtarzać, nie lekceważysz, ale po prostu nie podchodzisz tak poważnie do tej walki. Nie, podchodzę bardzo poważnie, ponieważ na przykład przegrana z Jordanem tak naprawdę mi może skończyć karierę, jeżeli mając już tyle walk bym przegrywał z zawodnikami, którzy zaczynają swoją przygodę z boksem zawodowym, no to wiadomo, że coś idzie nie tak, idzie w złą stronę. Także podchodzę bardzo poważnie. Jestem rozluźniony, ale jutro w ringu na pewno będę w 100% skoncentrowany i bardzo poważnie podejdę do sprawy, do walki. No właśnie do tego zmierzałem, bo powiedziałeś fajną rzecz tak naprawdę, bo masz to doświadczenie i wiesz o tym, że ta walka, jeżeli ją przegrasz, to może bardzo mocno zastopować twoją karierę. To, że jesteś tego świadomy, jakby to jest twoja wartość, tak? No, tak, no myślę, że tak. No, powtarzam cały czas. Jestem teraz rozluźniony przed walką. Wiem, że jestem dobrze przygotowany. Także po prostu jutro będzie trzeba się skupić, wyjść, zrobić wszystko, żeby wygrać. A no co, no dzisiaj sobie możemy rozmawiać sobie na luzie, ale jutro jest robota i też wiem, po co wychodzę do tego ringu. Wiem, że przegrana może mocno wstrzymać moją karierę. Dlatego, tak jak mówię, nie lekceważę Jordana i bardzo poważnie podchodzę do tej całej sprawy, do tej walki. No właśnie, tutaj dzisiaj się widzimy, mieliśmy okazję długo rozmawiać przed włączeniem mikrofonu. I widać, że jesteś faktycznie wyluzowany. To też jest fajne, że się nie spinasz zupełnie przed walką. No, to jest pozytywne. No, to jest niepotrzebne. Żeby się spinać, to jest niepotrzebny jakiś, nie wiem, stres, napięcie. Także no, staram się jak najbardziej rozluźniać, w ogóle nie zawracać się jakiejś głowy jakimiś pierdołami. No, jutro wychodzę do ringu, jutro będę dopiero o wszystkim myślał, jutro będę musiał być skoncentrowany i walczyć po prostu i dać z siebie wszystko. A no dzisiaj, no co, no dzisiaj to spotkaliśmy się tutaj na sali i przyszedłem zrobić sobie luźny rozruch, troszeczkę się poruszać, trochę gimnastyki, a tak naprawdę no nie myślę jeszcze o tej walce. Mam obraną taktykę na walkę, mam przećwiczone akcje, wszystko było przetrenowane. Czekam tylko na pierwszy gong, żeby wyjść i boksować. I tyle. Do tej walki przygotowałeś się razem z Pawłem Kłakiem.
Tak, przygotował mnie Paweł Kłak, tak jak do większości walk mnie Paweł przygotowywał. No i co? Głównie przygotowania też taki były ukierunkowane, bo dowiedziałem się o walce na 3 tygodnie wstecz. Ale wiedziałem, że może przyjść taka propozycja, więc cały czas pracowaliśmy nad moją sprawnością fizyczną, siłą, kondycją. Także to wszystko było już wypracowane i po prostu trzeba było się ukierunkować, wejść w styk sparingowy i przygotować się już po prostu konkretnie pod tą walkę. No właśnie, bo widać, że się fizycznie bardzo wzmocniłeś. Jest więcej mięśni, jesteś, wydaje mi się, że jesteś silniejszy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w walce. I taki chyba główny aspekt, główna teraz zaleta twoja, to jesteś głodny boksu. Dokładnie, też długo nie walczyłem, ale też przez ten cały okres cały czas miałem styczność tutaj ze sparingami, także sparowałem z chłopakami z wagi półciężkiej i też z cięższymi, także tak jak mówię, wzmocniłem się fizycznie. Czuję też to, że wzmocniłem się fizycznie, ponieważ wcale nie odstaję od tych cięższych chłopaków siłowo, czy nawet rówieśników z kategorii półciężkiej. No to zapowiada się ciekawa walka. No tak, mam nadzieję, że to będzie ciekawa walka, że pokaże się z jak najlepszej strony. Oczywiście, że wygram to i co? I będę czekał dalej na jakieś ciekawe propozycje i takie ciekawe konfrontacje. A jak ci się generalnie współpracuje z Pawłem? Bo już długo współpracujecie. To już jest taka współpraca zazębiona, już znacie się bardzo dobrze. Chyba dobrze, tak? No jakby się współpraca nie układała, to na pewno byśmy nie pracowali. Bardzo dobrze, dogadujemy się, przyjaźnimy się, także co, no cieszę się, że też mam takiego trenera, który mi pomaga i się ze mną bardzo doskonale rozumie. W takim razie do zobaczenia na walce. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich kibiców.